Okej, jesteśmy live. A więc, kochani, witamy Was w imieniu Pana Jezusa i cieszymy się, że możecie być, możecie słuchać słowa i też pozdrawiamy tych, którzy są w Polsce z naszego zgromadzenia. Życzymy wszystkiego dobrego tym, którzy właśnie pobrali się wczoraj i niech Was Pan błogosławi. My wiemy, że na pewno wszystko jest możliwe, kiedy Bóg jest w naszym życiu i wszystkie błogosławieństwa Pana mogą przyjść do Waszego życia, kiedy będziecie z Duchem Świętym trwać w świętości, trwać w czystości i dążyć do tego, co Bogu się podoba. I także wszystkich pozdrawiamy i tyle. Przechodzimy do słowa. Dzisiaj będę mówić o tym, jak Duch Święty działa w życiu wierzących. Dostałem taki werset od Pana i taki obraz. I w sumie to, co dostałem od Pana, wiecie, ja bym chciał może przeczytać trochę wersetów na początku i potem będę pokażę. Wiecie, kiedyś Jezus powiedział, nie? W Ewangelii Jana, kiedy Duch Święty przyjdzie, On wprowadzi was we wszelką prawdę. I teraz jest tam wiele wersetów, że Duch Święty wam, kiedy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. I też mówi ten Duch Prawdy, potem mówi, to jest na przykład Jana 16 werset, Jezus mówi, ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi. Świat, czyli ludzie, którzy żyją w duchu tego świata, nie nowonarodzeni z Bożego Ducha, oni nie widzą Ducha Świętego i nie znają Go. Wy Go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Czyli wierząca osoba, która się naradza na nowo, ona powinna widzieć i znać Ducha Świętego, gdyż będzie przebywać ten Duch Święty z tą osobą i będzie też mieszkać w niej. I to właśnie dokładnie powiedział Jezus. Teraz, wiadomo, że są ludzie, którzy tego, nawet jako wierzący, nie widzą tego Ducha Świętego i też nie wiedzą, że On przebywa z nimi i też, że jest w nich. I powiemy, jakie powody są tego, dlatego, że wiecie, my mówimy na temat, jak budować się w dom duchowy, jak być kościołem i jak wszystko się łączy i wiecie, to jest temat naprawdę bardzo głęboki, ale każde z tych wykładów, które dostaję od Pana, pokazują inną stronę, jakby taki inny element tego właśnie budowania się, jak to czynić i po prostu. I teraz w następnym miejscu Jezus mówi tak. Mówi też, że w sumie to jest następny werset, że nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat oglądać, czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać nie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu swoim i wy we mnie, a ja w was. I wiecie, tutaj w tych trzech wersetach Jezus mówi, że nie zostawię was sierotami, przyjdę do was i za krótki czas mówi do uczniów, wtedy swoich uczniów, że On po prostu do nich wraca. I wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że ja jestem w Ojcu i wy we mnie i ja w was. Owego dnia, słuchajcie, kiedy Duch Święty stąpił do ich serc w Dzień Zielonych Świąt, oni poznali, że oni są w Synu Bożym. Zobaczcie. Poznacie, że ja jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja was. Że zostało połączenie, że Duch Boga Ojca połączył wszystkich nas. Połączył Boga Ojca, połączy wszystkich ich tutaj jeszcze, nie? Bo ci, którzy potem przyjęli Ducha Świętego, tak jak my teraz przyjęliśmy Ducha Świętego, będąc w tych czasach na ziemi, te zostaliśmy połączeni przez Ducha z Bogiem Ojcem i z Bogiem Synem. Dlatego Duch Boga łączy wszystkich razem. Dlatego jest tutaj, mówi, owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja w was. I mówi, że przyjdzie do nich i Jezus przyszedł przez swojego Ducha, dlatego
Dlatego w Dzień Zielony Świąt stało się to, że ten duch, który był w Jezusie, a jest duchem Jezusa, on wszedł w apostołów, wypełnił ich sobą i zamieszkał w nich. I teraz ciekawa rzecz jest taka, że wiecie, Jezus często strofował swoich uczniów i mówił i do uczniów, i do ludzi, którzy otaczali Go, że On jest tym, który jest Panem i On do nich mówi, co oni mają robić, jak postępować i tak dalej, ale ci ludzie słuchali słowa, ale go nie wypełniali. Jezus porównywał, dawał im przypowieści i już wielokrotnie ich ostrzegał, że kto mnie miłuje, mówił mu, przekazał mi ludzie przestrzegać, kto mnie nie miłuje, przekazał mnie przestrzega. I tutaj podawał taką przypowieść o budowniczym, który buduje dom i ten budowniczy, jeżeli nie kopie fundamentów i nie zakłada tych fundamentów, fundamenty to jest, Pismo Święte mówi, że to jest nauka posłanych przez Boga apostołów i proroków Starego Testamentu, która jest fundamentem dla wierzącej osoby. I teraz ta osoba wierząca musi położyć ten fundament w swoim sercu, żeby móc na tym fundamencie budować i osadzić swoje życie na fundamencie nauki i Ducha Bożego, dlatego że Słowo i Duch są jedno. Słowo Boże jest Duchem, a Duch Boży jest Słowem. I wiecie, tak samo Jezus jest Słowem Bożym. I teraz oczywiście Jezus był Słowem Bożym, przyjął ciało człowieka i był tutaj na ziemi, ale widzicie, jest zasada, że co? Ja kładę Boże Słowo w swoje serce, opieram się na fundamencie apostołów i proroków i wiecie, tak jak zawsze powtarzam, że Nowy Testament jest wypełnieniem Starego Testamentu. Jeżeli czegoś w Starym Testamencie nie ma, czyli nie możesz wziąć i wyrwać czegoś z kontekstu i powiedzieć, że tak jest. Czyli jeżeli by na przykład w Starym Testamencie nie było tego, że Bóg na przykład chce, żeby ludzie się upamiętali, to w Nowym Testamencie też tego by nie było. Rozumiecie? Dlatego, że Stary Testament jest cieniem Nowego Testamentu. Tak jest powiedziane, że Stary Testament jest cieniem tego, co miało przyjść. On jest początkiem, ale on jest takim cieniem, który tylko cieniem, Stary Testament jest cieniem, który po prostu się wyostrzył w Nowym Testamencie przez to, że Jezus przyszedł i Jezus sam powiedział, prawo zostało nadane przez Mojżesza. Boże prawo, Boże przykazania, Boża wola, Boża droga. I wiecie, jest taki psalm 119, gdzie król Dawid wywyższa i uwielbia Boże prawo, Boże słowo i tam można poczytać, jak on wychwala Boże słowo, jak są drogie, jak są miłe te drogi dla pańskie, że one są światłem dla stóp jego i w ogóle naprawdę to jest uwielbienie po prostu dla Słowa Bożego. I wiecie, jeżeli my mamy na przykład Stary Testament jest cieniem, to widzicie, Jezus mówi tam, że zakon został, prawo zostało nadane przez Mojżesza, ale łaska i prawda przyszła przez Jezusa Chrystusa. I tutaj On przychodzi, słuchajcie, i Duch, który był z Nim, przychodzi i cień staje się światłością. I dlatego to, co było w cieniu, słuchajcie, co było w cieniu, teraz jest wszystko oświetlone i powiem szczerze, że można powiedzieć, że wszystko jest takie same. Albo bardzo podobne do tego, co, bo wiecie, prawo na przykład mówiło, nie cudzołóż. Jezus mówi, kiedy już patrzysz na niewiastę i wzbudzasz w sobie pożądanie, albo ono jest wzbudzane w tobie, to już popełniasz cudzołóstwo. Nie tylko, że popełnisz cudzołóstwo. W Starym Testamencie popełnisz, a tutaj mówi, kiedy tylko patrzysz na nią i jej pożądasz, już popełniasz cudzołóstwo. Dlatego zasady w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie są takie same. My rozmawialiśmy tutaj i mówiliśmy o tym, że jak to jest, że litera zabija, duch ożywia i wiecie, prawo, ludzie pod prawem, ludzie w łasce, ludzie, wiecie, i wyszło z tego, że jedną zasadą taką, którą Bóg stosuje, to jest to, że sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. I wiecie,
prawo zostało nadane przez Mojżesza, ale Bóg oczekiwał, że ci ludzie w tamtym czasie, oni będą żyli po prostu z wiary. A sprawiedliwy mój co? Wiem, jaka jest wola Boża, jakie jest prawo, co ten człowiek robi. Ten człowiek po prostu przestrzega albo wypełnia to prawo, nie dlatego, że musi, ale dlatego, że pragnie. I powiedzieliśmy, że były takie dwie rzeczy. Jedna, ludzie mogli być w duchu, słuchajcie, będąc w Starym Testamencie, będąc pod prawem, tak samo jak na przykład Jozue i Kaleb, oni weszli do ziemi obiecanej, posiedli to, co Bóg obiecał. Dlaczego? Dlatego, że oni wierzyli w Boże Słowo. Oni wierzyli Bogu, oni wierzyli w to, że oni mogą to uczynić, gdyż Bóg to powiedział. I to, co wypływało z ust Jozuego i Kaleba, kiedy oni mieli już wejść do ziemi obiecanej, to było właśnie to, że oni mieli wiarę w Boga, dlatego, że oni widzieli Jego cuda, widzieli Jego dzieła. I widzicie, czyli nie jest coś takiego, wiadomo, że Boże prawo, kiedy Bóg wyprowadził z Egiptu Izraela, ono było przedstawione, Bóg przedstawił się jako świętą, jako swoją świętość, pokazał w swoim prawie, że On jest świętym Bogiem, że On jest prawdziwym Bogiem, że no, pokazał też, że społeczność, wiecie, że społeczność, bo chciał, żeby ci ludzie mieli społeczność z Bogiem, ale oni powiedzieli do Mojżesza, ty rozmawiaj z Bogiem i przekazuj to nam, a my będziemy posłuszni w tym, co Bóg powie do ciebie. Ale z początku nie było to założeniem Pana, dlatego, że Bóg chciał mówić do każdego z nich. Oni po prostu ze strachu przed Bogiem odcięli się. Wiecie, Bóg chciał im pokazać, że On jest świętym Bogiem i objawił im się w taki sposób, ale oni ze strachu od Boga się odsunęli. I potem były takie konsekwencje, że oni musieli słuchać człowieka, czyli Mojżesza i innych, którzy byli z Duchem Świętym używani tam w zgromadzeniu Izraela w tamtym czasie. Wiemy, że prorokami był i Aaron, prorokiem była i Miriam, i tak dalej, słuchajcie. Potem synowie Koracha i w ogóle tak to jest pokazane. I teraz co z tym prawem? Bo wiecie, wielu ludzi mówi, o wiesz, to zakon. Słuchajcie, w końcu jaki jest wniosek tego zakonu, tego Bożego prawa? O co chodzi? Dlaczego mówią ludzie, o wiesz, ty nie jesteś pod zakonem, ty nie jesteś pod prawem, bo zakon i prawo to jest jedno i to samo. A dlaczego w Nowym Testamencie ludzie są pod łaską, a tamci, słuchajcie, właśnie o to chodzi, że byli ludzie, którzy byli, szli, przyjmowali, przyjęli Boże Słowo, zakon czy prawo Boże i oni wierzyli Bogu, a byli tacy, którzy po prostu przyjęli te Boże prawo jako mus przestrzegania tego. Oni skupili się na literze, a zostawili ducha życia. I teraz, jeżeli ja nie mam wiary w Boże Słowo, to ja po prostu nie mam ducha życia, które płynie z tego Słowa. Dlatego, że Pismo Święte mówi, że sprawiedliwy mój z wiary, w co? W Boże Słowa będzie żył. I teraz możesz czytać Słowo Boże i możesz się podważać. Ale Pismo Święte mówi, że ten, co wątpi, jest w nadziei, a ten, co wierzy, jest w wierze. I widzicie, dużo obietnic Bożych jest w Piśmie Świętym, ale tylko te obietnice staną się w Twoim życiu, które płoną w Twoim sercu, w które wierzysz i które pragniesz, żeby się stały w Twoim życiu. Nie te, w które masz nadzieję. Bo wiecie, nadzieja bez wiary nie jest w ogóle człowiekowi potrzebna. Dlatego, że nadzieja bez wiary sama nigdzie nie doprowadzi człowieka. Człowiek musi mieć Boże Słowo jako pochodnie. Musi mieć prorocze słowo. Apostoł Paweł mówi, że my musimy trzymać się proroczego słowa jako pochodnie, dlatego że jeżeli nie trzymamy się proroczego słowa, my donikąd po prostu nie dojdziemy. Dlatego Bóg przez swoich proroków pokazywał drogę, pokazywał, co Bóg od nich chce, pokazywał im, jak mają iść. Mojżesz był prorokiem. Teraz to jeszcze mogę dodać. Mogę dodać to, że jest powiedział do na przykład kapłanów uczonych w piśmie, faryzeuszach czy tam sadyceuszów, powiedział to, że oni badają pisma, bo myślą, że pisma dadzą im żywot wieczny.
Czyli co, że prawo, słuchajcie, oddzielone od ducha, da im żywot wieczny. I to jest właśnie legalizm. Oni oddzielili, oni byli w prawie, ale oddzielili się od ducha. I oni szukali w pismach, słuchajcie, co po prostu takiego mają czynić i jąk. I wiecie, zdobywali wiedzę po prostu, ale ta wiedza nic im nie dawała, dlatego że ducha w tym brakowało. I Jezus mówi, badacie pismo, bo myślicie, że w nich jest życie wieczne, ale do mnie przyjść nie chcecie, mówi Jezus. Dlaczego nie chcieli przyjść do Jezusa? Dlatego, że dużo proroctw, ponad 33 czy tam więcej proroctw, niektórzy przypisują, że były o Chrystusie, albo nawet jeszcze więcej, ponad to różne, ja nie przebadałem tego, ale różne koncepcje słyszałem, ale wiecie, taką koncepcję, taką prawdopodobną, to jest 33 proroctw Starego Testamentu wypełnia się w Chrystusie, nie? Na przykład to, że przebodali ręce i moje i nogi moje i bok przebili i tak dalej, to się wypełniło w Chrystusie. I teraz osoba, jeżeli Bóg mówi, że apostoł Paweł tłumaczy to, że proroctwo jest jak pochodnia, czyli Duch Święty, który przepowiedział Chrystusa, Mojżesz przepowiedział go jako prorok i Dawid go przepowiedział jako prorok i Izajasz go przepowiedział jako prorok, słuchajcie, i wielu jeszcze innych przepowiedziało Zbawiciela, który miał sam Pan, Jahwe, Bóg, który jest wiekuisty, On wstąpi i będzie pośród swego ludu. I teraz, co to znaczy? Że to jest proroctwo, które jest pochodnią dla ludzi wierzących. Czyli co? Pochodnia świeci w ciemności i ona się objawia, słuchajcie, w czasie, kiedy Bóg to już zaplanował. I teraz widzimy, że przychodzi Chrystus, nie? Przychodzi i czyni te dzieła, o którym było powiedziane przez proroków, że on to będzie czynić, i oni dalej szukają w pismach. Dalej szukają w pismach. I teraz Jezus do nich mówi, a do mnie przyjść nie chcecie, żeby mieć żywot. Że ja jestem tym, który darzy żywotem. Ja jestem Zbawicielem. Ja jestem posłanego Mesjasza. Mesjasz to jest Zbawiciel. Bóg pośle wam Mesjasza. I sam Pan przyjdzie do was, dlatego że co? Że w Mesjaszu będzie Duch samego Pana Boga. Czyli sam Bóg was nawiedzi. Nawiedzi wasz lud, tak jak mówi ziemia Neftalego i Zebulona, lud w ciemności, w mroku, ale mówi tam, potężne światło przyszło. Sam Pan przyszedł w osobie Jezusa i Duch Boga Żywego, słuchajcie, który go otacza, był w nim i dookoła jego. I teraz jaki wniosek jest? Wniosek jest taki, że jeżeli, że ci ludzie, którzy, bo w Starym Testamencie, kiedy Bóg dał prawo, było możliwość wypełniania tego prawa i podobania się Bogu przez wypełnianie. Bóg powiedział, wybierz wypełnianie i wybierz błogosławieństwo, a nie wybierę przekleństwa lub ja ci radzę, wybierz błogosławieństwo, powiedział Bóg. Jeżeli będziesz przestrzegał, jeżeli będziesz wypełniał, to wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz, Duch Święty, błogosławiony, Duch Święty będzie z tobą, aniołowie będą z tobą, ale kiedy nie będziesz, to przekleństwo będzie nad twoim życiem i człowiek powinien wypełniać wszystko, żeby być czysty. Nie mógł ani w jednym uchybić. I teraz wiecie, problem polega na tym, że człowiek, który żyje bez wiary, on nawet nie wie, kiedy uchybia. On nawet nie wie, kiedy grzeszy. Bo ta osoba, ona żyje bez wiary w Boże Słowo. Słowo Boże nie daje tej osobie życia. Ona po prostu czyta te Słowo i ona zdobywa te Słowo w swojej głowie, ale nie osadza tego Słowa w swoim sercu. I to właśnie jest największy problem człowieka. Bo fundamenty zasadzają się głęboko. Mądry budowniczy co robi? Kopie i zakłada fundamenty. Fundamenty. I słuchajcie, fundamentem i są nauki apostolskie, proroków, tak jak powiedziałem, a kamieniem węgła, który na tych fundamentach sam się wybudował, sam założył fundament z tej prawdy Bożego Słowa i Bożego Ducha i on po prostu, jako Jezus jako sam, był kamieniem węgła, kamieniem, który zaczyna całą budowlę Bożą na fundamencie nauk Starego Testamentu. Dlatego też nie ma czegoś takiego, że w Nowym Testamencie coś wypadło, na przykład łaska. Grzeszmy, żeby łaska była obfitsza. Słuchajcie, to są bzdury totalne, bo tego nie było w Starym Testamencie. Boże prawo nigdy się nie zmienia. I teraz, co chciałem mówić dalej? Chciałem mówić o tym, jak Duch Święty
I właśnie tutaj jest to miejsce. Zobaczcie, kto ma przykazania moje, przestrzega ich, ten mnie miłuje. Jezus mówi tutaj w Jana, to jest 14 rozdział, 21 werset. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec, ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. I dalej powiedział Jezus, to jest 23 werset, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. I teraz zobaczcie, widzicie, problem polega na tym, że my możemy znać słowo, ale my nie okazujemy miłości do tego słowa. Co znaczy przestrzegać słowo? To znaczy, że to słowo po prostu zapisujesz w swoim sercu i ty według tego postępujesz, że przestrzegam słowa, czyli chodzę drogami słowa, chodzę według Bożej woli. I o to właśnie, chodzi. I teraz, ja chciałem, jest na ten temat więcej wersetów, ale ja chciałbym wam pokazać właśnie działanie Ducha Świętego. Wiecie, miałem taki obraz i o tym oddzieliłem się już. Miałem taki obraz. Wiecie, Bóg, tak jak Bóg jest w Trójcy, tak samo człowiek jest w Trójcy. Bóg Trójjedyny stworzył na swój obraz i podobieństwo Trójjedynego człowieka. Takie samo. I teraz słuchajcie, Bóg jest duchem, Bóg jest duszą i Bóg jest też, może człowiek. Człowiek jest duchem, człowiek jest duszą i człowiek też jest ciałem. I to są trzy osoby, które są. Wiecie, ciało jest tylko domem człowieka i jeżeli dusza z niego wyjdzie, czyli wychodzi cały, wszystkie nerwy, wszystkie uczucia, wszystkie systemy, jakie w człowieku są, takie w jego ciele, czy to są systemy, wiecie, ja nie jestem, ale chcę powiedzieć, że człowieka ciało jest jak to ciało, które jest po prostu, już leży po prostu w trumnie. To jest tylko to, ono jest tylko domem. Natomiast wszystko, co ożywia to ciało, ożywia mózg, ożywia nerwy, ożywia bodźce, przeróżne bodźce, jakie w człowieka w ciele są, bóle, jakiekolwiek rzeczy, dolegliwości i tak dalej, co człowiek czuje, one się dzieją po prostu tylko dlatego, że dusza w tym człowieku mieszka. Dusza jest tą, która to wszystko przenosi i wszystko to po prostu człowiek dlatego czuje. I teraz duch człowieka to jest osoba, która ma społeczność z Bogiem i po prostu duch składa się człowieka z sumienia, z intuicji i społeczności. Duch Boga i duch człowieka mają społeczność ze sobą. Dlatego to jest powiedział, że oni będą go widzieli, bo będzie pośród nich i będzie także w nich. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeżeli zobaczysz, jak człowiek został stworzony, na obraz i podobieństwo Boga. Teraz jak zobaczysz na system, jaki był w niebie, Bóg Ojciec, Duchem był, jest Duchem i Syn jest Duchem i Duch Święty jest Duchem, tylko ja chcę wam pokazać funkcję, jak funkcjonuje ta Trójca. Czyli tak, Bóg Ojciec jako Duch, porównanie, to jest porównanie. Syn Boży jako dusza, dlatego że on jest tym, który jest tak jakby bliżej człowieka, że on jest jakby duszą, wiecie, i Duch Święty jest jakby ciałem. Czyli co? Bóg Ojciec przy stworzeniu na przykład, wypowiada z duszy słowo i wypowiedziane słowo chwyta duch i tworzy. Dlatego, że co? Wiecie, tam na początku stworzenia jest powiedziane, że na początku bogowie stworzyli niebo i ziemię w liczbie mnogiej. Nie jest powiedziane, że Bóg stworzył niebo i ziemię. W oryginale jest bogowie stworzyli niebo i ziemię, w oryginale hebrajskim. I potem kilkakrotnie powtarza się na pierwszych stronach księgi Genesis, że to uczynili bogowie. I tak samo na przykład werset, który mówi: stwórzmy człowieka. Znowu liczba mnoga. Wszystko pokazuje,
że to były trzy osoby, to przynajmniej trzy osoby, tak jak Bóg stworzył obraz, na obraz swój podobieństwo człowieka, tak samo tutaj, wiesz, Bóg pojawia się jako w liczbie mnogiej i teraz człowiek także jest w liczbie takiej, że to nie jest jeden człowiek. Skoro Bóg jest w liczbie mnogiej i stworzył człowieka na obraz swój, podobieństwo swoje, człowiek też jest w liczbie mnogiej. Dlatego jest człowiek duch, człowiek dusza i człowiek ciało. I teraz, dlatego kiedy Bóg stworzył człowieka, powiedział, że człowiek stał się duszą żyjącą. Czyli co? Stał się żywą duszą, której jeszcze nie było. Ale ten duch, który Bóg tchnął w człowieka, on zamieszkał w tym człowieku. I on wszedł w to ulepione ciało z ziemi, dlatego z prochu jest powiedziane, w innym miejscu z gliny, w innym miejscu z ziemi. I wiecie, i Adam to jest ten, co w ziemi jest zrobiony, czy tam ulepiony. I teraz widzimy, że Duch Boga, kiedy dotknął tej ziemi, w tej ziemi powstała dusza, ale okazało się, że człowiek stał się duszą żyjącą też. Ale człowiek na początku był duchem, dlatego że był Synem Bożym. Tak jest powiedziane nawet w Rodowodzie, kiedy czytamy o Jezusie, jest powiedziane, że Adam był Boży albo był Synem Bożym. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że jak jest w praktyce, o co chodzi z tymi wypełnieniami Bożego Słowa, że ja czytam Słowo Boże, ale ja mam to Słowo Boże wypełniać. O co chodzi? I teraz to, co ja zostało, to, co dla mnie zostało pokazane, to to, że kiedy my czytamy Boże Słowo i my go nie stosujemy, nie wypełniamy, no to w tym momencie nie ma działania Ducha Świętego i nie ma Jego obecności. Dlatego, że funkcją Ducha Świętego jest wypełnianie Słowa Bożego. Duch Święty przebywa z tymi, którzy wypełniają Boże Słowo. Nie z tymi, którzy czytają. Bo widzicie, dlaczego ludzie chcą wierzyć o swoje uzdrowienie, ale uzdrowienie nie przychodzi? Dlatego, że oni, to jest obowiązek człowieka, żeby wziąć to swoje ziemię obiecane, wziąć te obietnice, to człowiek ma chwycić przez wiarę Boga za słowo, że tak powiem, i Bóg dał uzdrowienie, ale to człowiek ma te uzdrowienie ściągnąć. I tutaj właśnie, wypełniając Boże Słowo, my ściągamy rzeczy od Boga, które już są, i teraz kiedy ja wykonuję Boże Słowo, wtedy Duch Boga, bo On jest wykonawcą Bożego Słowa, On spoczywa na mnie i staje mi się to, w co ja wierzę. To mi pokazał Bóg. Że Duch Święty przebywa z ludźmi, którzy wykonują Boże Słowo. Nie z tymi, którzy słuchają. Nie z tymi, którzy siedzą i słuchają i nic z tym nie robią. Bo wiecie, faryzeusze siedzieli, oni badali Pisma. Okazuje się, że oni szukali w Pismach, że będą mieli mądrość, że będą mieli żywot wieczny, ale okazuje się to, że tam oni tego nie znajdą. Dlatego, że kiedy Jezus powiedział, dlaczego nie wykonujecie słowa, które powiedziałem? Dlatego oni nie mogli poznać Ducha Świętego, który jest wykonawcą słowa. Oni nie mogli poznać mocy, oni nie mogli poznać siły Bożej, czyli Ducha Świętego, blisko, dlatego, że nie wykonywali Bożego Słowa. I teraz ja chciałem przeczytać kilka wersetów, bo to jest temat rzeka, ale na przykład przejdziemy do Marka, tam gdzie Jezus posyła swoich, kiedy Jezus przykazuje swoim uczniom, wiecie, wcześniej jest też, kiedy Jezus posyła swoich uczniów, potem 72, i wiecie, kiedy oni idą z polecenia i wykonują to, co Jezus powiedział, Duch Święty i Boża moc spoczywa na nich i oni uzdrawiają chorych, wyganiają demony i tak dalej, i tak dalej. I potem wracają i cieszą się, Panie, nawet demony są nam podległe. A Jezus mówi do nich, cieszcie się raczej z tego, że imiona wasze są w niebie zapisane. I teraz dlaczego Duch Święty był z nimi? A oczywiście dlatego, że oni byli wykonawcami słowa. Teraz ja na przykład nie polecam komuś, żeby ktoś szedł głosić Ewangelię bez fundamentu w swoim sercu, bez pewności, zapewnienia tego, że ty masz to czynić i po prostu iść i głosić. I, bo wiecie, fundament musi być, bez fundamentu po prostu nie ma, człowiek się nie ostoi, bo w próbie, w ucisku i tak dalej, tak na przykład jakiś budynek jakiś i przychodzi jakieś ciśnienie i po prostu ten budynek się zawala, kiedy nie ma
nie jest zbudowany konkretnie, nie jest zbudowany na słowie i na duchu i nie ma takiego fundamentu. I teraz jest to Ewangelia Marka, 16 rozdział, 15 werset. I czytam do końca, do 20. Jezus rzekł im: idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Czyli co? Wybawiony, uratowany. Od kogo? Od szatana i od piekła. Jezus po to przyszedł, żeby głosić o szatanie i o piekle i żeby wyrwać owieczki Boże z tego miejsca i od tego kogoś. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Czyli co? Zatracony. Bo co jest zbawienie? Uratowanie. Co jest potępienie? Zatracenie. I teraz, a takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim, zobaczcie, uwierzyli. Uwierzyli, co powiedzieliśmy? A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. I teraz zobaczcie, wiara daje życie człowiekowi i teraz takie znaki będą towarzyszyły temu, kto uwierzył, dlatego, że to życie Boga, które daje wiara, będzie manifestowało się przez tę osobę, która uwierzyła w Syna Bożego, w dobrą nowinę, czyli w tą Ewangelię Chrystusową, którą Chrystus zwiastował i potem apostołowie, i potem wszyscy inni, którzy byli. Czyli co mówi? A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. I teraz nie chodzi, że oni uwierzyli i przestali wierzyć. Oni uwierzyli i przyjęli Ducha i co? I co? Bo Jezus tutaj mówi, idźcie na cały świat, ale On mówi w innym miejscu, czekajcie na obietnicę Ojca, kiedy przyleczenie zostaniecie mocą z wysokości. Czyli ten duch wykonywania Bożego Słowa, Bożej woli stąpi na was. Duch wykonawca, bo kiedy ty wykonujesz Boże Słowo, Bożą wolę, to ten potężny Duch Święty na tobie spoczywa i On czyni to z tobą razem. Dlatego Jonkiczo napisał taką książkę: Duch Święty, mój starszy partner. Dlatego, że Pan jest z tymi, którzy wykonują Jego wolę, a nie z tymi, co słuchają tylko. I teraz tak. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli i co? Trwają w wierze, powiedzieliśmy, trwają w duchu, bo trwać w wierze to trwać w Duchu Świętym. Nie ma wiary bez Ducha Świętego. To jest nadzieja, to jest wiedza. Jeżeli nie ma Ducha Świętego w mojej wierze, to ja tylko mam wiedzę i mam nadzieję, słuchajcie, kiedy nie mam wiary. I tak, w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Dlaczego tak będzie? Dlatego, że co? Duch Święty przyjdzie i będzie pośród nich i będzie w nich. I kiedy ich wypełni, oni tylko położą rękę i przez rękę wyjdzie Duch Święty i tę osobę uzdrowi. Tu nawet nie jest powiedziane, że mamy się o tę osobę modlić. Zobaczcie, wykonawca Duch Święty, kiedy ktoś idzie i w współpracy z Duchem Świętym pyta Duchu Święty, może ta osoba potrzebuje, może z nią porozmawiać, może o nią się pomodlić. Wiecie, Jezus nie uzdrawiał wszystkich. Jezus zgłosił Ewangelię do wszystkich, ale czy wszyscy przyjęli, czy Jezus uzdrawiał wszystkich? Nie. Miał prowadzenie Ducha Świętego, na kogo położyć ręce, kogo uzdrawiać. Dlatego też bez Ducha Świętego, bez wykonawcy Bożej woli, nie ma czegoś takiego, że ja chcę teraz modlić się o tę osobę, kłaść na nią ręce i Duch Święty to potwierdzi. Dlatego, że tak to nie działa. Duch Święty daje ci wewnętrzne świadectwo, przekonanie, że właśnie tą osobę masz się modlić, o tą osobę. I zaczynasz się modlić, otwierasz swoje usta i On ci daje w ogóle modlitwę, jak masz się modlić o tę osobę. To jest współpraca z Duchem Świętym. Tak to wygląda. Dalej zobaczcie, co mówi dalej. 19 werset z 16 rozdziału Marka. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. I zobaczcie, a oni poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowa znakami, które mu towarzyszyły. I teraz słuchajcie, Pan, który im pomagał, to był Pan Duch Święty. Rozumiecie? To mi Duch Święty podpowiedział, słuchaj. Czyli tak, oni zaś poszli i wszędzie kazali. Poszli i wszędzie kazali.
A Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. My wiemy, że Pan to jest Jahwe, a Jahwe to jest Bóg Ojciec, Bóg Syn jest Jahwe i Bóg Duch Święty też jest Jahwe. I teraz chcę wam pokazać, że zobaczcie, wykonawcy Bożego Słowa, wykonawcy Bożej woli mają potężną moc wielkiego wykonawcy Bożego Słowa i Bożej woli, samego Ducha Świętego. Wyobraźcie sobie potęgę Ducha Świętego, który Ojciec wypowiedział przez Słowo Boże, przez Jezusa wypowiedział Słowo i Duch Święty ukształtował niebiosa i ukształtował ziemię. Potęgę, potęgę, jaką ma Duch Święty. I ten właśnie wykonawca kocha wykonawców i przebywa z wykonawcami. Kocha wszystkich na pewno, bo miłość jest miłością Duch Święty. Ale mówię, mi to było pokazane, że Duch Święty jako wykonawca. Teraz Ewangelia Mateusza i przeczytam od 28 rozdział, od 16 czytam. A 11 uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im Jezus przykazał. A gdy go ujrzeli, to jest podobno ta sama sytuacja, kiedy Jezus mówił, Marek zapisał to tak, Mateusz tak to zapisuje. Rzekł do nich te słowa Jezus. Dana mi jest wszelka moc, w oryginale jest powiedziane władza, na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Syna, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czyli co? Chrzcząc, znaczy zanurzając je w imię, w osobę, w Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czyli co? Zanurzacie te osoby w co? W Ducha Bożego, którym jest Ojciec, którym jest Syn i którym jest Duch Święty. Bo Bóg jest Duchem. Każdy z nich jest Duchem. Tylko funkcje i porządek każdy, że tak powiem, ma swój. Funkcję. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Widzicie, to właśnie jest to, że jeżeli ty masz uczyć kogoś, to ty potrzebujesz być wykonawcą tego, co umiesz. Nie możesz uczyć kogoś rzeczy, których sam nie przestrzegasz, bo wtedy nie jesteś w duchu, kiedy nie przestrzegasz Bożego Słowa, nie jesteś wykonawcą tego Słowa i można powiedzieć, że nie widzisz ducha, który jest koło ciebie i jest w tobie. Dlatego, że nieprzestrzeganie przykazań Bożych jest niestety, ale grzechem. Tak jest. Ucząc je, te narody, te ludy, przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, a w oryginale jest powiedziane wieku. Tego wieku, który ma się zakończyć. Bo przychodzi Królestwo Boże w pełni na ziemię. Uczyć się przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Teraz to jest właśnie temat. Apostoł Piotr mówi, że całe Pismo przez Boga jest natchnione. Wszystkie księgi, które są natchnione przez Boga. I mówi, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, aby człowiek Boży był doskonały. Do każdego dobrego dzieła przygotowany. I teraz tutaj Jezus mówi, że to, co się nauczyliście ode mnie, co ja wam przykazałem, przykaz w angielskim języku to jest rozkaz. Bo commandment to jest polecenie, to jest rozkaz. Nie ma czegoś takiego, że przykazanie. I problem właśnie polega na tym, że demon jakiś buntu, czarów i tak dalej wzbudza w człowieku to, że ta osoba nie chce być pod rozkazami. Ona nie chce mieć Jezusa, czy Boga Ojca, czy Ducha Świętego jako swego Pana, jako swego władcy, jako swego generała. Słuchajcie, dlatego ci ludzie nie chcą przestrzegać i wypełniać tego, co Bóg powiedział, bo jest inna siła w ich wnętrzu, która ich odciąga od posłuszeństwa Bogu i oni są zagubieni, nawet nie wiedzą jak bardzo i że Duch Święty może jest daleko od nich. I to, co ja mówię dzisiaj, może być dla nich tylko fantazją. I dziwią się, że inni ludzie chodzą, że inni ludzie głoszą, że inni ludzie mają owoce Ducha Świętego w swoim życiu i ich życie się zmienia, a ich życie stoi w miejscu. I teraz tak. Hebrajczyków, rozdział drugi. Wiecie, te wersety tutaj w Dziejach Apostolskich można było znaleźć kilka miejsc, jak Pan potwierdza znakami i cudami swoje słowo. Przez apostoła Pawła
niezwykłe znaki i cuda działy się, kiedy kładł ręce na ludzi i duchy wychodziły i tak dalej, i tak dalej. Teraz tak, mamy Hebrajczyków. Drugi rozdział. Od pierwszego wersetu. Dlatego musimy tym bardziej, przepraszam, tym baczniejszą zwrócić uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Czyli co? Podczas zwiastowania dobrej nowiny na to mamy zwrócić uwagę, co było zwiastowane do nas. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie. Najpierw było ono zwiastowane przez Pana Jezusa, czyli Pana przez Boga Jahwe, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli to, czyli przez apostołów Jego, a Bóg poręczył je również znakami, cudami i różnymi niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Czyli co? Tu jest powiedziane, że sprawa zbawienia to nie jest coś takiego zwykłego, że człowiek Boży powinien to zwrócić szczególną uwagę, dlatego że tu jest powiedziane, że są konsekwencje, jeżeli człowiek Boży nie przygotuje się należycie, czy zanim stanie przed Panem, musi być należycie przygotowany. Wiecie, nie ma czegoś takiego, że ktoś powie, ja nie wiedziałem, Panie, że tak Ty, ale miałeś całe życie, miałeś pismo, mogłeś to wszystko znaleźć. No nie jest tak? Do mnie kiedyś w urzędzie skarbowym powiedzieli, że niewiedza nie usprawiedliwia. Ja mówię do kobiety, tam do jakiejś, która była w biurze, że ja nie wiedziałem. A ona mówi do mnie wprost. Niewiedza nie usprawiedliwia mojego postępowania. Rozumiecie? Bo każdy może się dowiedzieć. I teraz przejdziemy do Rzymian. Wiecie, jest taka sytuacja, że to, co głoszę, dla jednych, którzy są w miejscu, może być to zrozumiałe, ale dla innych może to nie być zrozumiałe. I my ostatnio rozmawialiśmy na temat prowadzenia Boga, jak to jest z tym, że niektórzy ludzie są i przeszli do takiego miejsca, gdzie oni zmagają się z duchem tego świata. Jezus, apostoł Paweł mówi, gdyż bój to czymy, nie skrywałeś ciałem, ale my, przepraszam, mamy zmagania z duchem tego świata i tam on mówi, że ale, bój to czymy, nie skrywałeś ciałem, ale z nadziemskimi władzami świata duchowego, ciemności i tak dalej. On tam cytuje po kolei te wszystkie rzeczy. Wymienia cztery rzeczy, z którymi bój toczymy tutaj na ziemi. Nie toczymy z ludźmi, ale te rzeczy, które... I tutaj apostoł Paweł w rozdziale 8 Rzymian, on opisuje to, ja wracam do tego często, dlatego że tam to jest fundamentalne do tego, że jak pozbyć się, jak wygrać ten bój, to właśnie tu jest opisane w rozdziale 8. Że co? Że Bóg przez swego ducha jest powiedziane tak, jeżeli duch tego, który Jezusa zbudził z martwych, czyli Boga Ojca, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych zbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. My wiemy, że żeby moje śmiertelne ciało zostało ożywione, musi być ożywiona moja dusza. Bo z duszy, wszystko co w duszy jest i w ciele. Czyli duch Boga Ojca, podając mi słowa modlitwy dla mojego ducha, przez swojego ducha, w taki sposób ożywia moje śmiertelne ciało, czyli ożywiając moją duszę, to co w duszy przybywa na ciało. A apostoł Jan mówi tak, pisze do bodajże Gajusa, czy kogoś, już nie byłem tam, nie sprawdzałem, ale on tam pisze w liście tak, umiłowany, modlę się o to, aby ci się dobrze powodziło, tak jak dobrze ma się dusza twoja. I to jest ciekawostka, że
Tak jak dobrze ma się dusza twoja, tak będzie się dobrze powodzić. Czyli co? Kiedy człowieka dusza ma się dobrze? Kiedy jest ożywiona przez Bożego Ducha i jest w obecności Bożej. Wtedy ma się dobrze i wtedy tej osobie wszystko się powodzi. I teraz, 8 rozdział Rzymian, jest powiedziane tak. Ja czytam wam oryginał 14. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są synami Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bolaźni, lecz wzięliście ducha synostwa. Czyli co? Synowie wzięli ducha synostwa, w tym duchu synostwa chodzą i ten duch, w którym wołamy Abba Ojcze, czyli ten duch, którego Bóg nam dał, on woła do Boga Ojca, tatusiu, ojcze, bo Abba znaczy tatusiu. I teraz słuchajcie następny werset. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym. W polskiej Biblii tu wszędzie jest dziećmi. Ale tutaj w tym wersecie, ja sprawdzałem w oryginale, w Septuagincie greckiej, ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że potomkami Bożymi jesteśmy. Nie dziećmi, potomkami. Potomnymi, czyli co? Takimi samymi jak ojciec. Takimi samymi jak jest. I słuchajcie, co mówi dalej. A jeśli potomkami, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Czyli co? Być potomkiem kogoś takim samym jak ten ktoś. Czyli co? A jeśli potomkami, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Co to znaczy cierpieć? To znaczy, że ja robię rzeczy, które nie podobają się duchowi tego świata i to on zadaje mi pewne cierpienia, ale ja krzyżuję się dla jego cierpień i znoszę te rzeczy, dlatego że ja chcę podobać się Bogu. Dlatego, że każdy, kto chce żyć, co pobożnie mówi apostoł Paweł, cierpienia i prześladowania znosić będzie. I teraz dalej powiedziane jest tak. Albowiem sądzę, że utrapienia tego teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia znowu synów Bożych. Zobaczcie, to dziwne jest, bo tutaj tak, w naszej Biblii 3 razy przetłumaczone jest dziećmi w tych 3 wersetach. Ale w pomiędzy mówi, że mamy ducha synostwa i potem mówi, że oczekuje się, stworzenie całe oczekuje z tęsknotą objawienia synów Bożych. I teraz przejdziemy do tego, co też rozmawialiśmy, Galacjan, 4 rozdział i pokażę wam pewne rzeczy z tamtego miejsca. Wiecie, to wszystko jest proces przejścia z dziecięcego, wiecie, Pismo Święte mówi o rozwoju duchowym człowieka. Rozwój duchowy człowieka dokładnie odpowiada rozwojowi fizycznemu człowieka. Czyli co? Jeżeli ktoś jest niemowlęciem, duchowym niemowlęciem, on potrzebuje mleka, potrzebuje opiekuna cały czas mleko i tak dalej. Potem jakieś warzywka i tak dalej, to dziecko duchowe coraz więcej po prostu rozumie, coraz więcej karmi się, coraz więcej może zjeść. Bo kiedy jest takie początkujące, to ono nawet za dużo tego słowa nie może spożyć. I teraz zobaczcie. Kiedy człowiek jest już, bo Pismo Święte nam mówi o niemowlęcym, o dziecięcym wieku duchowym, o młodzieńczym wieku duchowym i o dojrzałym wieku duchowym, kiedy człowiek jest Synem Bożym. Zresztą apostoł Jan też w swoim liście on o tym rozgranicza i mówi, napisałem wam ojcowie, napisałem wam młodzieńcy, napisałem wam, i wiecie, on to dzieli także, dlatego, że on też wspomina właśnie ten właśnie taki rozwój duchowy i to jest bardzo widoczne w Kościele i w ludziach, którzy po prostu w tym Kościele są, w tym zgromadzeniu. Teraz tak, gdzie to jest? Zaczyna tak. 2 rozdział 1 listu Jana i czytamy werset 12. Piszę wam dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Piszę wam ojcowie, gdy znacie tego, który jest od początku. Piszę wam młodzieńcy, gdy zwyciężyliście złego. Zobaczcie, 3 etapy. Czyli jako młodzieniec
Dziecko co ma? Odpuszczone grzechy. Ojciec, duchowy ojciec, znacie tego, który jest od początku, czyli Boga żywego. Młodzieniec, kogo zna? Młodzieniec zwycięża złego. Czyli młodzieniec, który zwycięża złego, już jest, nie jest dzieckiem, ale jest synem. Bo on zwycięża złego. I w tym rozdziale właśnie Rzymian 8 jest pokazane, że ci, których Duch Boga prowadzi, pomaga im zwyciężać zło, bo całe zmaganie jest opisane wcześniej, oni są właśnie synami Bożymi. Bo tych, których Duch Boży prowadzi, synami Bożymi. Ale co? My jesteśmy w Galacjan i teraz tutaj jest powiedziane od pierwszego. A mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego. Ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców, aż do czasu wyznaczonego przez ojca. Przez ojca kogo ojca? Przez ojca tego właśnie dziecka. I teraz w oryginale sprawdzałem to. I tam jest powiedziane dokładnie, że ta osoba jest dzieckiem, czyli zgadza się to wszystko. I dalej mówi tak. Podobnie my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywołów tego świata. Czyli co? Jeżeli jesteś duchowym dzieckiem, nowonarodzonym dzieckiem, jesteś poddany w niewolę żywiołów tego świata. I zobacz. Bo co? Bo mówi apostoł Paweł, jesteście cieleśni. Czyli co? Albo grzech nad wami może panować, co oznacza naturę upadłą, albo cielesność, to też natura upadła szatana. Wyzujcie się z tej natury i tak dalej, mówi apostoł Paweł wielokrotnie. I teraz mówi tutaj, lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty i podległ zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. Zobaczcie, tutaj mówi, że wykupił nas od czego? Spod prawa, dlatego że prawo katowało ludzi za ich przestępstwa, prawo działało i było, wiecie, nie powiedziałem jeszcze, że prawo, jeżeli go nie przestrzegałeś, to było wyjście, że mogłeś złożyć ofiary za to, że nie przestrzegałeś, ale prawo dlatego, że było święte i było nadane, szatan pilnował, żeby oddać ludziom, którzy byli pod prawem, to dokładnie za ich grzechy, za ich postępowanie, co im się należało. Dzisiaj, kiedy my jesteśmy pod łaską, Jezus zapłacił za wszystko i szatan nic nie może zrobić, kiedy my upadamy w grzechy. On nic nie może zrobić. On by chciał podejść, zwieść nas i pociągnąć nas za sobą, ale on nic nie może zrobić, dlatego że nie ma grzechu, bo zniesione zostało to święte prawo. Może nie zniesione, prawo istnieje, ale dla diabła zostało zniesione to prawo. Że on nie może człowieka bieżącego potępiać za grzech. Jest to mu odebrane. Zabrane mu są klucze śmierci i klucze piekła. Nie ma czegoś takiego, że za grzech jest śmierć w tej chwili. Dlatego, że łaską i tym, który przyszedł, który nas odkupił z grzechu, jest Syn Boży. Dlatego każdy, kto jest w grzechu, jest pod wpływem diabła, jest katowany przez diabła, dla jego jest łaska, która się nazywa Jezus. I teraz tutaj jest powiedziane, że to jest takie porównanie, że ludzie, którzy są wierzący, którzy są dziećmi, czy wtedy, w tamtych czasach, czy w tych czasach, oni co? Oni są poddani żywiołom tego świata. I teraz mówi, dzięki Bogu, że przyszedł, że wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy usynowienia dostąpili. Piąty werset, czwartego rozdziału Galacjan. I szósty werset mówi, a ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych wołającego Abba Ojcze. Zobaczcie, to samo mówi w liście do Galacjan, czytaliśmy w liście do Rzymian. Czyli mamy dwóch świadków i teraz chcę wam pokazać, że tu jest powiedziane, usynowienia to jest, właśnie dostąpili, to jest dokładnie to samo w oryginale greckim i jest taki wyjątek. Tutaj jest powiedziane u nas, że a ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha syna
swego, a w oryginale mówi ducha syna jego. To mówi oryginał. Że Bóg nie zesłał ducha swego, tylko że Bóg zesłał ducha jego syna do naszych wnętrz. I to jest wielka różnica, słuchajcie. Okej, czyli możemy powiedzieć teraz, że ten duch przychodzi, Jezus powiedział, kiedy Duch Święty przyjdzie, otrzymacie moc i w tej mocy idźcie. I w tej mocy idźcie. I dlatego, wiecie, dlatego, że Duch Święty jest wykonawcą i On czeka i szuka ludzi, którzy by poszli z Nim robić dzieła Ojca, Boga Ojca na tej ziemi. Słuchajcie, tak to wygląda. I teraz każdy z nas potrzebuje budować się w Bożym Słowie, zakładać fundamenty, budować, ale przede wszystkim wypełniać i wykonywać Boże Słowo, które jest tutaj zapisane. My rozmawialiśmy nieraz o tym, że kazanie na górze pokazuje nam, jak mają ludzie postępować, jak mają być uniżeni, jak mają chodzić w pokorze. I wiecie, nie możemy być dalej dziećmi miotanymi lada wiatrem nauki ludzkiej przez oszustwo ludzkie, tak mówi apostoł Paweł. Musisz mieć fundamenty Słowa Bożego, nie możesz być miotany wiatrem, to znaczy duchem nauki, duchem diabelskim nauki przez oszustwo, duchem oszustwa, że masz naukę, ale ona daje ci po prostu zamieszanie, a jeżeli masz naukę, co ci daje zamieszanie, to znaczy, że nie masz prawidłowej nauki, dlatego że nauka Boga jest prawidłowa i ona ci daje pokój, a nie zamieszanie w twoim sercu. I teraz Pismo mówi właśnie, że o tych trzech rodzajach, o tych w sumie cztery są, wiecie, te rodzaje ludzi, że tak jest. Dziecko jest niemowlę, to jest już dwa, potem jest młodzieniec, to jest trzy, potem jest syn, to jest cztery i potem jest ojciec, to jest pięć, duchowy ojciec. I to są wszystko rzeczy, które to są wszystko wzrosty w Duchu Świętym, o których mówi, jeszcze są opiekunowie. Nie? Czyli opiekunami to są ci, którzy są ojcami albo może jest synami, oni są opiekunami. Bo dopóki nie jesteś synem, nie dorosłeś, jesteś tylko młodzieńcem, no możesz też mieć dzieci na pewno. Młodzieńcy mają dzieci, synowie mają dzieci, ojcowie mają dzieci. Czyli co? Żeby nie przeciągać, to wiecie co? Jest taka rzecz. Każdy może przebadać, słuchajcie, zachowanie swoje, porównując się do tego, jak postępuje i jak się zachowuje. Czyli co? Jeżeli zachowuje się niemowlak tak, no to popatrz, czy ty tak się zachowujesz jak niemowlak. Jeżeli zachowuje się dziecko tak, ono wszystko wie, ono wszystko chce i tak dalej, to popatrz, czy ty nie jesteś właśnie w tym wzroście jak dziecko. I teraz, jeżeli jesteś młodzieńcem, to wiecie, jak młodzi się zachowują. Czasami to w ogóle ich nic nie interesuje, wiecie. Bujają w chmurach, nie? Popatrz, czy taki wzrost jest w tobie. Jeżeli jesteś synem, który służy ojcu, to zobacz, czy taki właśnie jesteś. Jeżeli jesteś ojcem duchowym, też zobacz, czy faktycznie postępujesz z innymi, jak ojciec postępuje. I to jest właśnie porównanie takie, które Pismo Święte nam przekazuje. To tak samo, jak porównuje zbroję Bożą do zbroi Rzymianina, czy porównuje Jezus dawał wiele porównań odnośnie tego, co chciał przekazać. Porównanie o tej roli czworakiej, o ziarnie, które jest Słowem Bożym, o ziemi, czyli tej roli, która jest sercem człowieka, w którą wpada to ziarno i kiedy jest ona dobra, żyzna. Co znaczy dobra żyzna? Serce przepełnione energią Ducha Świętego, słuchajcie, ono właśnie chwyta Boże Słowo. Ono, żyzna to znaczy, że
ma rzeczy, które chwytają Boże Słowo i te Słowo zasadza się w tym sercu i one wydaje owoc, one wydaje plon. Wielki plon wydaje to Słowo. Także na tyle. Pomodlimy się i dziękujemy za Słowo Boże. Ojcze, dziękujemy za Twoje Słowo, dziękujemy za Twojego Świętego Ducha, wykonawcę Twojej woli, Twojego Słowa, ten, który bada Twoje serce, Twoje wnętrze. Pismo Święte mówi, że nikt nie wie, kim jest człowiek oprócz ducha ludzkiego, tak samo kim jest Bóg Ojciec. Nikt nie wie, kim jest Bóg Ojciec, Bóg Syn, oprócz Ducha Świętego, który bada i wie wszystko o Bogu Ojcu, Bogu Synu. Dlatego Jezus powiedział, kiedy Duch Święty przyjdzie, On prowadzi was we wszelką prawdę, gdyż ode mnie, co usłyszę, mówić będzie, ale mówi nie tylko ode mnie, mówi też w innym miejscu, że od Ojca też będzie mówić. Ojcze, dziękujemy. Ojcze, modlę się, abyś pobłogosławił tych, którzy słuchali tego przesłania i żeby zrozumieli, że wykonywanie Bożego Słowa jest tym, co sprawia, że my jesteśmy przesiąkani Duchem Świętym, że my jesteśmy prowadzeni tym Duchem Świętym, że my jesteśmy błogosławieni Twoim wielkim błogosławieństwem, które jest obiecane, obfitość i zdrowie i życie, długim życiem Cię nasycę. Wiele błogosławieństw, wiele obietnic wypełniają się dla wykonawców. Dziękujemy Ci za Twoje Słowo. Bądź błogosławiony, Boże. Ja błogosławię każdą osobę, która słucha, słuchała lub będzie słuchać jeszcze tego Słowa. W imieniu Jezusa. Bóg jest z Tobą, Bóg jest miłością. Bądź zdrowy. Bądź błogosławiony. Poznaj obecność Pana. On jest blisko każdego z nas. Nasze serca są tym, co przyciągają Boga. Kiedy w sercu swoim uwierzysz, że On jest, że Jego Słowo jest prawdą, i ustami swoimi to wyznasz, wtedy będziesz zbawiony, dlatego że Bóg jest tak blisko nas. List do Rzymian, 10 rozdział. Amen.